W dniu dzisiejszym w godzinach porannych strażacy policjanci zostali poinformowani o odnalezieniu zwłok w rejonie ulicy Dworcowej. Przybyła na miejsce załoga pogotowia ratunkowego, potwierdziła zgon. Takie samo zdarzenie niestety miało miejsce także w dniu dzisiejszym na rynku staromiejskim. W obu przypadkach były to osoby bezdomne. W godzinach porannych z rzeki Pęzinko zostały wyłowione zwłoki 61-letniego mężczyzny. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Ja wczoraj jeszcze z koleżanką też w przystanku tutaj skrzył z tego, żeśmy przyprowadzili tutaj, gdzie on właśnie tutaj śpi, żeśmy zostawili, ja poszedłem do domu. A dzisiaj się dowiaduję, tak powiedział mi, że tam jakieś zwłoki leżą za żabką. Ja poszedłem, faktycznie, tak myślałem, że to chyba ten, co go znam. No, lubiał wypić właśnie. No mieszkanie sprzedał też. Ten tutaj, co ma sklepik, to właśnie kupił mieszkanie. Ale miał działkę też, mógł iść przecież, nie? Spać, nie? Na działce. A on często tutaj bywał? Przebywał w tym miejscu? No nie wiem, już tak z parę dni tutaj nocuje. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do dzisiejszych zgonów doszło z przyczyn naturalnych. Do wszystkich trzech? Tak, zgadza się, do wszystkich trzech. Po prostu to jest taki zbieg okoliczności, że akurat w dniu dzisiejszym doszło do trzech zgonów. Czyli mieszkańcy nie powinni się obawiać? Nie.